Narodziny Nowego Poznania. Jest to raport obejmujący praktycznie każdą dziedzinę życia w mieście. Oczywiście analizy dotyczyły przede wszystkim miasta Poznania, ale one były też ujęte w kontekście innych miast dotyczących Polski. Ta analiza była zarówno rozszerzona tak geograficznie, czyli właśnie na cały kraj, jak i historycznie, czyli w perspektywie ostatnich 10 lat. I takim jednym z bardziej pamiętnych, że tak powiem, obszarów, czy takich dziedzin, które wywołały największe emocje, to był raport cząstkowy z tego raportu, czyli raport zatytułowany Miasto Ludzi. Raport, który mówił o tym, jak wygląda stan demografii w Poznaniu, jakie są perspektywy, jakie są negatywy. No i niestety tym takim, z mojej perspektywy, tym sednem, które było takie najbardziej przykuwające uwagę opinii społecznej, no to była kwestia tego, że Poznań się wyludnia i w ramach tego raportu przeanalizowano właśnie wszystkie te aspekty związane z tym, dlaczego się wyludnia, co to powoduje, jakie są tego konsekwencje i jak temu powinniśmy zaradzić. Przechodząc z historii do stanu teraźniejszego, to właśnie te takie doświadczenia tego najmocniejszego akcentu z całego dużego projektu stały się takim fundamentem tego pomysłu, żeby na Światowym Forum Miejskim, które jest jedną z najważniejszych imprez, o ile nie najważniejszą, związaną z polityką miejską, żeby właśnie omówić temat demografii. A szczególnie chcielibyśmy w dzisiejszej debacie, szczególnie w ramach spraw demograficznych związanych z miastem, ująć ten wątek związany z rodzinami. I o tym, jak powinna wyglądać polityka miejska w kontekście rodzin, w kontekście właśnie przeciwdziałania wyludnianiu miast, o tym, co można zrobić, jakie są perspektywy, jakie są zagrożenia, ale mam nadzieję przede wszystkim, jakie są nadzieje, będziemy dzisiaj dyskutować z naprawdę zacnym gronem ekspertów. I przechodząc już do sedna, pozwolę sobie powitać i jednocześnie zaprosić też tutaj do nas panią dr Elżbietę Łazarewicz-Wyrzykowską, wizytującego wykładowcę w The Margaret Beaufort Institute of Theology w Cambridge. Dzień dobry. Proszę bardzo o zajęcie miejsca. Witam również pana profesora Michała Michalskiego, prezesa Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, wykładowcę UAM, członka Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim. Dzień dobry, proszę bardzo. Dowolne miejsce myślę, że tutaj możemy w kolejności zajmować. Witam również pana doktora Krzysztofa Szwarca, eksperta Instytutu Poznańskiego, wykładowcę na UEP-ie w obszarze demografii, rodziny i uwarunkowań społeczno-demograficznych. I pan doktor Michalski jest, pan doktor Szwarc, przepraszam, jest również właśnie autorem tego raportu Miasto Ludzi, o którym mówiłem. Dzień dobry. I jak to się mówi, last but not least, pan Paweł Woliński, dyrektor Citizen Go Polska, były członek zarządu Związku Dużych Rodzin 3+, i były prezes Fundacji Mamy i Taty. No dobrze, to mamy wstęp odhaczony. Mamy 1,5 godziny, więc myślę, że jak na ten skład to jest dość długi czas, żeby omówić gruntownie wszystkie wątki związane z tym tematem. Ale może rozpoczniemy takim pytaniem rozbiegowym, może trochę ogólnym, ale jednak myślę, że w swoim sednie dość głębokim. Zaczniemy od pytania, czy, a jeśli tak, to jakim problemem dla miast jest kwestia wyludniania się i w jakim stopniu ten problem dotyczy właśnie rodzin. I może zaczniemy od mojej lewej strony. Proszę bardzo, pani doktor Łazarewicz-Wyrzykowska. Czy mnie słychać? Słychać. Tak, ja myślę, że to bardzo się cieszę, że to pytanie pojawia się na początku. Wydaje mi się, że chyba trudno kwestionować, że depopulacja miast jest problemem. I jest cały szereg takich płaszczyzn, na których ten problem jest dosyć oczywisty. Kwestie ekonomiczne, kwestie tego, że w momencie, kiedy miasta tracą mieszkańców, po prostu zatrzymuje się ich rozwój i ich funkcjonowanie trudno utrzymać. Natomiast ja chciałam tak poddać takiej refleksji, może tak przewrotnie spytać,
w imię czego my chcemy tą depopulację miast zatrzymywać? Czy tylko z tych powodów ekonomicznych, takich stricte najbardziej oczywistych, czy może są jeszcze jakieś inne powody? I może właśnie te inne powody mogłyby się stać taką bazą do dialogu czy do zastanowienia się nad tym, jak zatrzymać rodziny w mieście. Być może taką wskazówką byłoby to, że w miastach po prostu są zasoby, które mogłyby być ważne dla rodzin, zasoby, które istnieją i z których nie warto rezygnować, a które właśnie warto rozbudowywać z myślą o rodzinach. Są to takie zasoby, o które z całą pewnością warto w sposób strukturalny dbać. Powiem o takich najbardziej oczywistych, czyli o edukacji i jeszcze bardziej podstawowym, czyli miejscach zamieszkania. To oczywiście wymaga dużej dbałości i przemyślanej polityki, ale myślę, że byłoby to dobrym punktem wyjścia do dialogu i dyskusji. Dziękuję. Praktyka, chyba że pan profesor Michalski chciałby się odnieść. Bo ja, że tak powiem, może przyjmijmy taką konwencję swobodnych wypowiedzi na razie na pierwsze pytanie. Ja najwyżej później pociągnę wątki takie, które mam nadzieję będą najbardziej interesujące. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja się bardzo cieszę, że ten temat się pojawił tutaj w ramach Światowego Forum Miejskiego, bo mam wrażenie, że mam nadzieję, że państwo tak ocenią tutaj udział w tej sesji, że jesteśmy na jednej z najważniejszych sesji, a może najważniejszej, bo teraz powiem dlaczego. To znaczy, mam wrażenie takie, że w polityce miejskiej, w ogóle w myśleniu o urbanizacji o miastach, bardzo często zaczyna się od takiego pytania, co miasta mogą zrobić dla. I mówi się dla tych. I między innymi się pyta, co miasta mogą zrobić dla rodzin, tak? Natomiast mam wrażenie, że to jest jakby pytanie, które pojawia się właściwie bez wcześniejszego stwierdzenia rzeczy fundamentalnej. I może to zabrzmi przesadnie albo mocno, ale myślę, że warto, także tworząc politykę miejską, ale nie tylko, spojrzeć na rodzinę jako serce, lokomotywę rozwoju miasta. Bo my trochę jesteśmy przyzwyczajeni, że do miast przyjedzie dużo ludzi, na przykład miasta uniwersyteckie, tak, tutaj będzie dużo studentów, będzie popyt i tak dalej. Natomiast w długiej perspektywie się okazuje, no Poznań jest trochę takim przykładem, gdzie miasto uniwersyteckie od dawna, tak, które ma problem z depopulacją. I moim zdaniem w dużej mierze dlaczego? Dlatego, że nie postawił wyraźnie na rodzinę, to znaczy rodzina jako pewna przestrzeń, gdzie no to już dzisiaj jest truizmem, to znaczy społeczeństwo, a więc także i wspólnoty lokalne, także miasta się po prostu mają szansę odtwarzać i rozwijać, tak? Więc to jest rzecz, o której chciałem tu powiedzieć i myślę, że dobrze, żeby polityki miejskie na tym założeniu też budowały, bo myślę, że mam nadzieję, że też tutaj o kilku przykładach powiemy, szczególnie pan Paweł Woliński, myślę, który w tym temacie dużo rzeczy ciekawie badał. Pokażemy, że ci, którzy stawiają na rodzinę, na politykę rodzinną, to rzeczywiście w długiej perspektywie mają szansę na to, że ich miasto rzeczywiście będzie się rozwijać organicznie. Myślę, że i chodzi nam tak naprawdę najzdrowszy rozwój, myślę, to jest rozwój organiczny, bo można oczywiście wymyślić sobie sytuację, że jakimś eventem nagle, szybko masę ludzi przyciągamy do Poznania, ale przyciągnięcie to jest jedno, ale utrzymanie tych ludzi, tak, w mieście to jest w długiej perspektywie druga rzecz. Dziękuję bardzo. Pan doktor Szwarc. Ja dopowiem swoje słowa jako demograf. Szanowni państwo, depopulacja, wyludnianie rozumiane jest jako ubytek liczby mieszkańców. No i rzeczywiście tak jest i pojawiło się pytanie, czy to jest problem. Tak. Każdorazowy ubytek liczby mieszkańców jest zmniejszeniem liczby rezydentów na danym obszarze. Jednakże nie zawsze to jest problem. Jeżeli mamy gęsto zaludnione miasta, to wyludnianie może być pomocą. Aczkolwiek w warunkach polskich nie zaobserwowałem sytuacji, gdy w jakimś mieście jest zbyt duże zagęszczenie ludności. Jednak większym problemem niż ubytek liczby mieszkańców jest pogorszenie struktury społeczeństwa według wieku.
Społeczeństwa się starzeją i relatywnie duży odsetek osób starszych przy pewnej liczbie mieszkańców jest większym problemem niż gdyby liczba mieszkańców była mniejsza, ale struktura społeczeństwa według wieku korzystniejsza, czyli relatywnie mniejszy odsetek osób starszych, większy odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym. W Polsce starzenie się społeczeństwa jest na dosyć zaawansowanym poziomie i ubytek liczby mieszkańców miast wiąże się, tu jest też ważna sprawa, analiza osób, które wyjeżdżają z miast według wieku, właśnie pogłębia to starzenie się społeczeństwa. Z miast głównie wyjeżdżają osoby w wieku 35-45 lat z małymi dziećmi. Zatem starzenie się społeczeństwa w dużych miastach pogłębia się. A to będzie mi rodziło dalsze konsekwencje, o których pewnie powiemy sobie jeszcze dzisiaj nieraz. Ja tylko podam przykład innego miasta, ale za granicą. Czy wiecie, drodzy Państwo, ile mieszkańców liczy Londyn? Pewnie niektórzy pomyślą, że 8-10 milionów w zależności od danych. Otóż oficjalnie miasto Londyn, City of London, liczy mniej niż 10 tysięcy mieszkańców. Ponieważ cała aglomeracja londyńska, Great London, to jest zespół 32 gmin, wśród nich jest City of London liczące 10 tysięcy, mniej niż 10 tysięcy mieszkańców, ale pracuje tam 320 tysięcy osób. Więc ważna jest też struktura organizacyjna miasta, jak takim miastem zarządzać, ale myślę, że to jest temat na zupełnie inną rozmowę. I pan Paweł Woliński. Tak, dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry Państwu. No, trudno takie, na tak zadane pytanie znaleźć odpowiedź, która by zaprzeczyła temu, że jednak wyludnianie się miast to jest problem. Tak? O ile wyludnianie się małych miast może być stosunkowo małym problemem dla nich, to znaczy nawet ubytek w mieście, załóżmy, 5-tysięcznym, 1000 mieszkańców czy 2000, może być stosunkowo niedużym, że tak powiem, zakłóceniem, albo nie aż tak dużym. Natomiast wyludnienie się miasta większego, tak, 30% mieszkańców nagle wyjechało z jakiegoś miasta, czy w jakimś okresie ubyło z danej miejscowości, no to wtedy dzieją się rzeczy, które powodują, że miasto prędzej czy później chyli się ku upadkowi, ponieważ ciężar tej infrastruktury, która wcześniej została przygotowana dla większej jakby liczby mieszkańców, jej charakter, sposób jej zaprojektowania, no potem okazuje się nie do utrzymania, tak? I trzeba dokonywać bardzo bolesnych, podejmować bardzo bolesne decyzje. Kto z Państwa śledził upadek Detroit na przykład, no to wie, że zaorano w końcu centrum miasta. Po prostu po to, żeby no, utrzymać w jakimś sensie miasto w takiej formie no, bezpiecznej, tak? Bezpiecznej, ponieważ w centrum miasta do tych opuszczonych budynków zaczęli się sprowadzać ludzie, którzy no, stali się niebezpieczni dla pozostałych mieszkańców miasta. I podjęto decyzję, że należy te nieruchomości w centrum miasta no, po prostu zburzyć, żeby tam nie następowało to takie niekontrolowane osadnictwo, tak? Które powodowało, że problemy społeczne się jeszcze pogłębiały. Więc bez takiego organicznego rozwoju, tak, to rzeczywiście to jest duży problem dla każdego miasta z dłuższej perspektywy populacja. Tak. No można zadać pytanie, skąd się biorą ludzie. I jeździłem przez ostatnie 2 lata po Polsce w różnych samorządach. Akurat nie dużych miastach, bo duże miasta to jest jednak zupełnie inna kategoria problemów, ale jak się zapytał takiego zwykłego samorządowca, no skąd się ci ludzie tutaj u was, którzy mieszkają, wzięli albo wezmą, albo oni się nad tym nie zastanawiają specjalnie, tak? Bo oni patrzą trochę tak i to jest takie kulturowe obciążenie. Kultury zarządzania w ogóle, tak? Znaczy nie do końca chyba, takie przynajmniej miałem wrażenie, nie wszyscy samorządowcy wiedzą, czym oni zarządzają de facto. Czy to nie jest kostka Bauma,
ile betonu wylaliśmy i co tam się zadziało tak na rynku, tylko że to jest ten strumień życia, który na tym terytorium mieszka i chce mieszkać. I oni się nie nazywają mieszkańcy, tylko że to są rodziny. Szczególnie na tych terenach, gdzie ludzie są bardziej zakorzenieni, czyli mieszkają od iluś pokoleń, tak? Każdy jest czyimś ojcem, dziadkiem, wujkiem, ciocią, czyli są więzy. I że na tych więzach można więcej zbudować, niż tworząc jakieś przywiezione z zewnątrz programy wychowawcze, profilaktyczne, kulturowe. Tyle tylko, że no, jak często tak jest, że no, nie dostrzegamy tego, co posiadamy, tak? I nie wykorzystujemy rezerw prostych, które w każdej społeczności drzemią. To się zresztą teraz podczas kryzysu, podczas wojny na Ukrainie ujawniło w wielu miejscowościach, ale do tego pewnie... Tak, wie. Właśnie to chciałem powiedzieć, że moim celem jest, żebyśmy wszyscy z tego panelu wyszli z konkretnymi wymienionymi pomysłami, jak tą rzeczywistość można zmienić. W międzyczasie oczywiście również Państwa tu siedzących zapraszam do tego, żeby włączyć się w naszą dyskusję. Będzie można zadać pytanie i jak najbardziej wyrazić też swoją opinię. I właśnie stopniowo przechodząc do tego, jak można z tą rzeczywistością się uporać, ja bym nawiązał do słów pani doktor. Pani powiedziała o tym, że jakby odpowiadając na pytanie, dlaczego warto starać się o to, żeby miasta do rodziny do miast wróciły, czy żeby tutaj jakby się zatrzymywały, żeby miały dostęp po prostu do wielu rzeczy, do wielu zasobów czy elementów, które są w miastach, a nie ma ich na przedmieściach. No tylko, że właśnie teoretycznie te zasoby są, to wszystko jest w mieście, a jednak te rodziny decydują się na ten wyjazd. Więc pytanie, jak to zrobić, żeby jednak bo to też jest tak, że przecież decyzja, rzadko która rodzina, czy nawet rzadko który człowiek podejmuje decyzję o tym, gdzie żyje w kontekście takim czysto ideologicznym, ideowym powiedzmy. Raczej w większości przypadków to są czysto pragmatyczne niemalże kalkulacje. Więc pytanie, jak to zrobić, żeby ten bilans był korzystny dla miast? Bardzo duże oczekiwanie tutaj za tym pytaniem stoi. Jesteśmy wszyscy, mogę żeby odpowiedzieć na to pytanie. Tutaj pewne hipotezy oparte na moich obserwacjach i intuicjach. Trochę porządkując, myślę, że podejmując taką refleksję nad rodzinami w mieście, ich chęcią zatrzymania. Właśnie. I tutaj tu właśnie już zacznę tą porządkujący element. Proszę mnie poprawiać i korygować, kiedy coś będzie nie tak. Natomiast ja widzę to w ten sposób, że mamy trzy grupy rodzin, nad którymi trochę z osobna trzeba tą refleksję podjąć. Rodziny, które są w mieście, żyją w mieście i nie mają albo możliwości, albo zamiaru nigdzie się stamtąd wyprowadzać. Druga grupa to są rodziny, które są w procesie decyzyjnym i rozważają, czy zostać w mieście, czy wyprowadzić się na przedmieścia, czy być może wrócić do miejsca pochodzenia rodziców, którzy, dajmy na to, wykształcili się w mieście lub w mieście przez jakiś czas mieszkali pracując, a teraz rozważają powrót do jakichś mniejszych miejscowości, z których pochodzą. Lub w ogóle wyprowadzkę gdzie indziej. No i trzecia grupa, te rodziny, które miasto już straciło, które wyprowadziły się na przykład właśnie z małymi dziećmi na przedmieścia. Wydaje mi się, że dla każdej z tych grup jakby zespół potrzeb i sposób dialogowania będzie nieco inny. Myślę o rodzinach, które zostały w dużym mieście, chociażby dlatego, że nie mają środków materialnych na to, żeby wyprowadzić się w bardziej lifestyle'owo odpowiadające im miejsce. Tutaj no, chyba nie trzeba wyłuszczać, jak bardzo paląca jest potrzeba wejścia w głęboki dialog na temat tych potrzeb i ich zdiagnozowania i zastanowienia się, w jaki sposób można je zaadresować i na nie odpowiedzieć. Druga grupa, czyli rodziny w procesie decyzyjnym. Tutaj myślę, że bardzo przydatny byłby naprawdę głęboki dialog nad tym, jakie czynniki są brane pod uwagę. No wszyscy mamy jakieś tutaj pewnie hipotezy, tak? Czyli ekonomiczne, na co nas stać. Ale też jakie potrzeby nasza rodzina ma, jakie wartości chcemy realizować w naszym życiu rodzinnym, jakie cele stawiamy przed naszą rodziną.
Myślę, że w przypadku niektórych procesów decyzyjnych takie pytania nie są nawet do końca niektóre z nich uświadomione, a byłoby bardzo ciekawe dotrzeć do sedna tego. I po dotarciu do tego sedna zastanowić się, w jaki sposób te potrzeby mogły być jednak realizowane w ramach infrastruktury miejskiej. Oczywiście nie w ramach składania jakichś obietnic bez pokrycia, lecz rzetelnej analizy, w jaki sposób my jesteśmy w stanie naprzeciw wyjść tym potrzebom, jakimi środkami. A i za chwilkę jeszcze, może przy okazji innego pytania, do tego wrócę. No i odzyskiwanie. No to myślę, że taką dosyć intuicyjną tutaj moją odpowiedzią będzie to, że w momencie, kiedy obserwowalna zmiana warunków w mieście zaistnieje, będzie to działało przyciągająco. Ja nie mówię, że to jest proste zadanie, myślę, że ono jest najeżone wyzwaniami na różnych poziomach, ale w taki sposób zmapowałabym ten obszar. Pan doktor Schwarz chwyta za mikrofon. Chciałbym tylko dodać, że rozmawiamy o depopulacji miast, aczkolwiek miasto jako organizm funkcjonujący w systemie administracyjnym ma pewne wspólne cechy, jednakże ja zaryzykuję stwierdzenie, że nie ma dwóch identycznych miast, przynajmniej w Polsce. Każde miasto się od siebie różni i każde miasto może coś oferować, czego inne miasto nie zaoferuje swoim mieszkańcom. Zatem jeden wspólny temat może być trudny do pociągnięcia. Ja jestem z Poznania i tak patrzę na to moje miasto, a tylko dodam, że wychowałem się na wsi. Czyli ja tutaj jestem przykładem odwrotnego kierunku. Ze wsi przyszedłem do miasta. Ale patrzę na to miasto i obserwuję też osoby znajomych, którzy wyprowadzają się z Poznania do okolicznych miejscowości. Tutaj pomijam te osoby, które wyprowadzają się na przykład do Warszawy, tak? To jest zupełnie inna kategoria osób. I tutaj właśnie dodałbym temu jeszcze jedną kategorię, że nie wiem, czy to wpasuje się w pani podział tych rodzin, ale uwzględniłbym kierunek wyprowadzania się, tak? Czym innym są osoby, które wyprowadzają się do pobliskich gmin, a czym innym gdzieś dalej. Ale zatrzymajmy się na chwilę przy tych osobach, które wyprowadzają się do pobliskich gmin. W Poznaniu działa dobrze rozwinięta komunikacja miejska i podmiejska. I czasami dojazd z miejscowości spod Poznania do pracy czy też do szkoły w Poznaniu zajmuje mniej czasu niż dojazd z innej części miasta. I myślę, że tak jest też w wielu innych miastach typu Warszawa, Katowice, Kraków. Ale ceny lokali mieszkalnych pod Poznaniem są dużo niższe niż w Poznaniu. I to jest coś, co rodziny biorą pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Ja już kilkanaście lat temu prezentowałem na Radzie Miasta Poznania dane dotyczące migracji wewnętrznych i pokazałem wykres pokazujący strukturę osób wyjeżdżających z Poznania według wieku. To, co mówiłem przed chwilą. Osoby w wieku 35-44 lat z małymi dziećmi. To pokazuje pewną systematykę. Dużo osób przyjeżdża do Poznania na studia, ośrodek akademicki, zdobywają wykształcenie, zdobywają pracę, stabilizują swoją sytuację zawodową, stać ich na kredyt, kupujemy dom, dział, czy też działkę, budujemy dom pod Poznaniem i się wyprowadzamy. I tak to działa. Zatem pytanie ja bym postawił, może inaczej, rozgraniczyłbym pytania. Czy powinniśmy mówić o tym, jak, co robić, żeby zatrzymać osoby, które jeszcze nie wyjechały z miast, czy też sprowadzić do miast te osoby, które już wyjechały? Może to są dwa pytania, na które będą różne odpowiedzi. Jeszcze coś, co pan profesor powiedział, naprowadziło mnie na pewną myśl właśnie o tych migracjach rodzin z małymi dziećmi, ponieważ to będzie tylko i wyłącznie anegdotyczne, więc absolutnie niepoparte liczbami jakiś przykład czy myśl, ale o tym, że potrzeby, naprowadziło mnie na myśl, że potrzeby rodzin również zmieniają się w czasie. Są inne, kiedy dzieci są małe, są inne, kiedy dzieci stają się starsze i wydaje mi się, że to mogłoby być również częścią takiego
dialogu motywującego do wzięcia pod uwagę tego, że potrzeby dzieci i rodzin są już inne, kiedy stają się nastolatkami i wtedy jednak miasto zaczyna znów przyciągać. I ja tylko dodam, że to jest trochę tak, że im starsze dziecko, tym bardziej ciągnie tą rodzinę, czy przynajmniej to dziecko jednak też bliżej centrum, bo małemu dziecku tam wszystko jedno, czy bawi się na placu zabaw w ogrodzie, w domu, czy na tym, ale no już do klubu na gdzieś na przedmieściach raczej się nie pójdzie. Widzę, że Paweł, pan... Tak, no to jest to, o czym często warto mówić i patrzeć, skoro mamy mieszkańców, oni żyją w jakichś rodzinach jednak, to zastanówmy się, jak cykl życia rodziny wygląda, tak? No bo to warunkuje bardzo wiele decyzji. Włącznie z tymi będącymi odpowiedzią na pytanie, gdzie mamy mieszkać albo gdzie możemy mieszkać. Tak? Zadam Państwu takie pytanie, bo może dla niektórych będzie odkrywcze. Czy wiedzą Państwo, ile rodzin mieszka w dzielnicy Stare Miasto w Krakowie? No to ja powiem 6 słownie. 6 rodzin mieszka na Starym Mieście w Krakowie. Dlaczego? No, w gruncie rzeczy to jest długoterminowa polityka Krakowa jako miasta, ponieważ Kraków od wielu lat, jak Państwo wiedzą, wizerunkuje się trochę jako miasto takiej weekendowej turystyki, prawda? No i osiąga dzięki temu określone rezultaty. Ten rezultat między innymi jest taki, że centrum miasta jest w zasadzie takim jednym z największych chyba zasobów, pewnie być może nawet w Polsce, na tak niewielkim terenie, lokali na krótkoterminowy najem, których ceny w związku z tym są bardzo wysokie. W związku z tym, jak byłem w czasie COVID-u w Krakowie na rynku, to praktycznie rzecz biorąc tam wtedy we wszystkich oknach na całej Starówce jest ciemno. No, te 6 rodzin, one po prostu no, gdzieś tam są, ale no, akurat nie w tych widocznych tak z takich ulic Krakowa staromiejskich mieszkań, tak? Te sklepy, które tam wszystkie są, one służą, właściwie tam nie ma żadnej społeczności, no bo wszyscy, którzy tam się zaopatrują w tych lokalnych sklepach, w tych restauracjach, to są ludzie, którzy są tam bardzo krótko. To są turyści. Ponieważ Kraków postawił na specyficzny rodzaj turystyki weekendowej, czyli nie dla rodzin na przykład. Niech przyjedzie rodzina z Irlandii, prawda, i tutaj niech na terenie Krakowa znajdzie coś dla siebie. No jak Państwo byli w Krakowie w trakcie sezonu turystycznego, to wiedzą Państwo, że tam nie przyjeżdżają rodziny, albo bardzo mało rodzin tam przyjeżdża. Głównie to są młodzi mężczyźni w dużych grupach, no i po prostu jakby wszystko jest pod to, tak. I to pokazuje, jak w gruncie rzeczy taka, moim zdaniem nie do końca przemyślana, nie do końca przemyślany sposób na tożsamość miasta warunkuje to, co się w tym mieście dzieje. Kiedy pytamy samorządowców, chcecie zająć się działaniami, które spowodują, że się nie wyludnicie. Tak, chcemy. No to można zrobić wiele rzeczy, na przykład, że się będzie więcej dzieci rodziło, może, tak, albo że się będą sprowadzać rodziny z dziećmi. I oni mówią, może byśmy nawet byli tym zainteresowani, ale jaką mamy pewność, że jak my zainwestujemy w to, żeby te rodziny tutaj były zakładane, żeby się rodziły dzieci, zbudujemy tę infrastrukturę, że te dzieci nie wyjadą? Bardzo dobre pytanie. Jedna z gmin nawet sobie taką strategię lokalną napisała. Nasze miasto to jest miasto, w którym będą chciały żyć nasze dzieci. Czyli myślimy dalej, no bo wyludnienie to nie jest proces, który się zadzieje raz, chociaż może też tak być, tylko to jest proces, który się będzie działo, tak? Czyli dopóki sobie gmina nie odpowie na pytanie, kim ma być mieszkaniec tego miasta i z czego ma być dumny i dlaczego ma chcieć tu mieszkać, czyli na pytanie, bo jak Państwo sięgną do swoich doświadczeń z miastem, miasto to jest emocja, tak? W ogóle miejsce zamieszkania to jest emocja. Czy ja się w tym miejscu dobrze czuję i czy mogę być tu szczęśliwy? I czy moja rodzina może być tu szczęśliwa? Pomijam te wszystkie aspekty podstaw materialnych, tak, na razie. Czyli, że mamy gdzie mieszkać, że mamy gdzie pracować, że jest służba zdrowia, że jest edukacja. To generalnie rzecz biorąc musimy się tam dobrze czuć. I musimy się tam czuć bezpiecznie. I musimy myśleć o tym miejscu z perspektywy naszych dzieci. Co nie jest takie proste, bo szczególnie dla samorządowców. Ponieważ samorządowcy
i to nie jest ich wina do końca. No, funkcjonują w pewnym systemie, który został jakby dla nich stworzony. Tak? Ustawa o samorządzie terytorialnym, właśnie gminnym, teraz się nazywam od jakiegoś czasu, to jest taki specyficzny, niektórzy uważają, że to jest najbardziej udana reforma transformacji. No, jak się temu bliżej przyjrzeć, moim zdaniem to jest jedna z gorszych doświadczeń na poziomie gminnym tego, co się wydarzyło. Ponieważ zbudowano system, w którym w gruncie rzeczy duża część samorządowców jest skupiona na zarządzaniu infrastrukturą i głównie materialną. Nie za bardzo się skupiają też na tym, że ta infrastruktura nie będzie nikomu potrzebna, jeżeli tam nie będzie ludzi. Ale ustawa tego nie przewiduje. Bo jak się ich zapyta, a ile, jakie macie kompetencje ustawowe? No to mówią, a tam 27 mamy zadań własnych gminy. No okej, okay. Który nie dotyczy rodziny? Tak patrzą. No w zasadzie wszystkie dotyczą. No może cmentarze, ktoś mówi. No jak to cmentarze? Inny go od razu, przecież cmentarze to jest jedno z najbardziej prorodzinnych miejsc. Rodzina przynajmniej raz w roku się tam spotyka. I nawet spory tam giną, tak, na ten jeden dzień. A jak już nie mogą zginąć, to przynajmniej się omijają, tak, ale są tam. Czyli cmentarze, to być może, że jest jeden z najistotniejszych punktów tożsamościowych tej gminy. Ale do tego tak nikt nie podchodzi, ponieważ zarządzamy tylko, że tak powiem, murem, terenem, dojazdem, parkingiem, a nie miejscem jako takim. Więc dopóki jakby na takim najbardziej eksponowanym, ale jednocześnie najważniejszym miejscu w kategoriach intelektualnych włodarze gminy nie podstawią tożsamości lokalnej, czyli kim jest mieszkaniec, załóżmy, Opoczna i z czego ma być dumny, tak? I kim jest ten młody, wychowujący się opocznianin. W jednym z miast, które naprawdę bardzo się stara i osiąga niezłe rezultaty, jeśli chodzi o depopulację, czyli walkę z depopulacją i podejmowanie różnych działań, przeprowadzaliśmy audyt. No i dotarliśmy do szkół podstawowych, no bo to jest w granicach kompetencji, tak? Samorząd gminny jest odpowiedzialny za edukację na poziomie podstawowym. No i w tych szkołach jest taki, wiecie, program profilaktyczno-wychowawczy dla dzieci na poziomie nauczania początkowego, z naszej gminy w świat. Generalnie przekaz jest taki. Miałeś pecha, że się tu urodziłeś, prawdziwe życie toczy się gdzie indziej. Jak tylko będziesz miał okazję, czyli skończysz tą poziom edukacji, ten konieczny tu w tym miejscu, wyjeżdżaj, bo tam tylko jest sukces. No i my mówimy to burmistrzowi. Wie pan, że tam w pana szkole jest taki program? Przecież to z jego pieniędzy. Mówi, tak? A w której? No we wszystkich. Czyli widzicie, na czym to polega. On nie ma świadomości tego, co on za swoje pieniądze robi. Jedna z najboleśniejszych momentów dla takiego burmistrza to się dowiedzieć, jak niespójne działania prowadzi. Z jednej strony dba o to, żeby na przykład przyciągnąć do miasta młode kobiety. I rzeczywiście mu się to w jakimś części udało. Tak? Znaczy te, które wyjechały na studia do ośrodka akademickiego, żeby znowu tu przyjechały. No bo jak nie ma młodych kobiet, to nie będzie rodzin. To jest proste, tak? A mężczyźni zostali, bo oni się nie edukowali w ośrodkach akademickich, ponieważ po prostu gdzieś wcześniej wypadają z tego systemu kształcenia, tak? No i burmistrz to dostrzegł, coś z tym zrobił. No ale potem się okazuje, że patrząc na to następne pokolenie, to on, ponieważ nie wie, co się dzieje w gminie, generalnie, i to jest jeden z podstawowych problemów zarządczych, tak? To znaczy nie ma świadomości sytuacyjnej, takiej społecznej, tak? Nikt w urzędzie nie wie, co będzie się działo w gminie jutro. Jakie będą imprezy, gdzie się będzie przecinać tam wstęgi, jaką nitkę kanalizacji się odda, jaką drogę i tak dalej. Nie ma takiej jednej osoby albo takiego jednego, wiecie, mózgu takiego, który by mógł czymś zarządzać, tak? Jak, no naprawdę jest czymś w sumie bardzo takim wzruszającym nawet, jak samorządowcy nagle do nich dociera, jejku,
to my wiemy, gdzie jest jaka nitka kanalizacji, bo mamy system informacji przestrzennej, prawda? Wszystko tam jest z GIS-u, no, tu przychodzi inwestor, wiecie, to my od razu mu mówimy, ta działka to takie ma tam zalety i tak dalej. No bo wszystko jest pod inwestora, tak? A jak przychodzi ktoś i mówi, chciałbym w tym mieście, jakaś organizacja społeczna, chcielibyśmy tam zrobić dla jakiś piknik, dla dziadków czy babci. Oni mówią, piknik. Nawet nie wiemy, ile tych dziadków i babć mamy. A dlaczego nie wiecie? No bo się nigdy nie interesowaliśmy, tak? Po prostu nie ma czegoś takiego jak system informacji społecznej w mieście, czy w gminie. Oni nie wiedzą, co się u nich dzieje. To... Ja przepraszam, bo jak mógłbym tak długo opowiadać o doświadczeniach, ale to tak po prostu wygląda. Jasne, to przekazuję głos doktorowi Michalskiemu i za chwilę przejdziemy do konkretów, więc proszę szykować konkretne pomysły na konkretne zmiany. Dziękuję, ja chciałem trochę pociągnąć tą wypowiedź pana Pawła w stronę takiego bardziej może spojrzenia z lotu ptaka i myślę, że my dzisiaj, szczególnie w środowiskach, które są zainteresowane tematyką na przykład miast, demografii i tak dalej, myślę, że trochę pomijamy taki moim zdaniem istotny jednak fakt i taką obserwację no, poczyniłem i chcę się nią podzielić. Myślę, że większość naszych pokolenia, właściwie wszystkie pokolenia Polski, jak słyszą, poza ekspertami, jak słyszą słowo depopulacja, to właściwie mówią, to jest jakieś słowo chyba z jakiegoś takiego języka baśniowego, bo my nie znamy, jakby nie doświadczyliśmy tego, to znaczy już zaczynamy doświadczać, ale właściwie jeszcze tego tak nie widać, tak? I to jest, myślę, też jeden problem tego, że my właściwie większość ludzi dzisiaj żyjących dorastało i żyło w świecie, gdzie nie było tego problemu, w Polsce, tak? I to w demografii też bardzo dobrze widać, że i to polityki społeczne, często polityki właśnie różne lokalne czy na wyższych szczeblach, gdzieniegdzie one ciągle jeszcze wychodzą z takiego już fałszywego niestety założenia, że ludzie zawsze będą chcieli i będą mieć dzieci. Dzisiaj tak świat już nie wygląda. I miasta, myślę, te miasta, które zaczęły to rozumieć i widzieć, są dzisiaj, myślę, tymi, które najaktywniej też działają w tym temacie, żeby być atrakcyjnymi dla rodzin. To jest jedna rzecz. Do tego jeszcze dochodzi kwestia taka, że powiedzmy do roku 89, czy nawet jeszcze w latach 90. taki włodarz miasta miał właśnie takie zadanie ułatwione i sytuację zupełnie też inną, bo ludzie, i tutaj oczywiście jak kto z Państwa pamięta, mamy udokumentowane bardzo dobrze tą sytuację, te realia, film 40-latek, serial Alternatywy 4. Czasy, kiedy człowiek jak dostał mieszkanie, to skakał pod sufit ze szczęścia i nieważne gdzie było to mieszkanie, to już nie są te czasy, prawda? Dzisiaj człowiek jak dostanie mieszkanie, to się cieszy, ale wcześniej on najprawdopodobniej wybrał sobie to mieszkanie, dokładnie nawet je współprojektował i tak dalej. A mam wrażenie, że polityka też przestrzenna czasami właśnie samorządu, które tak wygląda, że trzeba postawić tam kilka domów, gdzieś tam plac zabaw dać może i tak dalej. Ktoś na przykład ciekawą rzecz zauważył. Place zabaw są na przykład, nie są skonstruowane dla rodzin, znaczy tak, dla rodzin z małymi dziećmi, tak? Ale jak dziecko jest starsze, to ono może tam pójdzie wieczorem z kolegami wypić piwo i popalić, tak? Dzisiaj na szczęście to się zaczęło też zmieniać w niektórych miejscach, te siłownie i tak dalej. Jest trochę więcej i trochę lepiej. Natomiast zmierzam do tego, że inna druga zmiana to jest większy pluralizm stylów życia, tak? Już poza tym, że nie wszyscy chcą zakładać rodzinę i mieć dzieci, to jeszcze wśród tych, którzy chcą zakładać rodzinę i mieć dzieci, także różnorodność tych oczekiwań i wyobrażeń co do tego, jak oni chcą to życie rodzinne realizować, też już jest inna, bo też możliwości i szanse no, są diametralnie różne niż te, które no właśnie znowu większość też myślę ludzi, a jak spytałem pana Pawła, myślę, większość ludzi jednak rządzących samorządami to są ludzie pewnie po 40, może nawet trochę więcej, to jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe, bo jest rzeczywiście w wielu miejscach to są takie, wiecie, spółdzielnie pracy, można powiedzieć, to znaczy no, pewne grupy samorządowców, które tam są od zawsze. Ja byłem burmistrzem, no teraz mój sekretarz jest burmistrzem, potem znowu ja jestem burmistrzem, albo tam nasz, no i to tak się kręci i tam 6-8 kadencji to tak wygląda, tak? Ale są też takie ośrodki, w których na przykład przyjechała nowa ekipa i to jest ciekawe. W kilku takich miejscowościach byłem. Grupa młodych ludzi
pojechała na studia, na przykład do Warszawy. Ale ponieważ, jak to wiecie, no, jak się pojedzie na studia do Warszawy, to znajomych się ma nadal z tego liceum, do którego się chodziło, tak? Czyli oni generalnie, mimo że tam wyjechali z jakiegoś, na przykład warmińsko-mazurskiego miasteczka, to będąc tutaj w Warszawie na różnych studiach, cały czas ze sobą mają kontakt. No i obserwują to swoje miasto i w pewnym momencie oni doszli, tu już powiedzmy kończą studia, tam jakieś zaczynają aktywność zawodową, robią jakieś kariery i w tym momencie doszli do wniosku, że w tym ich mieście to jest w zasadzie ta władza do wzięcia. To znaczy jest tam jakiś kryzys, tam wiecie, burmistrz zgwałcił sekretarkę czy coś takiego, wszystko jedno, co tam się przydarzyło po drodze, ale oni mówią, słuchajcie, wracamy i przejmujemy miasto. Widziałem taki przypadek i nagle burmistrzem jest tam 30-latek, jeden z najmłodszych burmistrzów w mieście. On przyjeżdża z całą tą ekipą. No oczywiście z dnia na dzień nie są w stanie przejąć miasta, bo jak wiadomo, no to są rodziny, klany. No, to generalnie rzecz biorąc jest dosyć skomplikowana historia, ale oni rzeczywiście nadają temu miastu no, pewien nowe życie, tak? Nie bez problemów oczywiście. I to się zdarza, to się zdarza. I moim zdaniem ta zmiana pokoleniowa i ta sukcesja de facto, o ile i tutaj z poziomu centralnego można by było wiele zrobić, żeby pewne takie już zastane, powiedzmy zasady, sposoby działania, czy te klany, spółdzielnie pracy samorządowe trochę rozwiązywać, tak? Ja tylko podtrzymuję to, co zacząłem mówić. Rzeczywiście ta jakby potrzebujemy i mam wrażenie też, że te nasze spotkania temu też będą służyć właśnie, żeby rzeczywiście jakby mówić jasno i wyraźnie i głośno, że dzisiaj demografia nie jest czymś, co jest zagwarantowane, tylko jest wyzwaniem i depopulacja jest realnym zagrożeniem, które no już pojedyncze, ale przykłady już na całym świecie też pokazują, że to po prostu się może zdarzyć i się będzie zdarzać, jeżeli nic nie będziemy w tą stronę, w tym kierunku robić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To przechodzimy do najważniejszego stadium, czyli konkretne pomysły na to, jak ten trend zahamować albo odwrócić. Zakładam, że albo oglądają nas, albo słuchają tutaj też na sali samorządowcy, więc załóżmy, wyobraźmy sobie takiego samorządowca, który właśnie szuka pomysłu na to, co zrobić, co wprowadzić, co zmienić. Wszyscy dobrze wiemy, że zmiany w samorządach nie trwają 3 dni, tylko być może to wymaga kilku miesięcy, a może nawet kilku kwartałów pracy. Ale co takiego można by zrobić, żeby tym rodzinom w miastach żyło się lepiej, a dzięki temu w miastach zostawały albo nawet do nich wracały? Ja może zacznę od powiedzenia czegoś, co gdzieś tam leży mi na sercu, odkąd nasza rozmowa się zaczęła. O takim może wielkim nieobecnym tej rozmowy, czyli kontekście, z jakiego my mówimy, kontekście, w którym my w tej chwili rozmawiamy o depopulacji miast i o obecności rodzin w mieście, czyli o krajobrazie popandemicznym, a w Polsce krajobrazie rzeczywistości, gdzie tuż za naszą granicą toczy się wojna, a w naszych progach zawitało sporo gości, którymi chcemy się zaopiekować, co do których chcemy, żeby dobrze się czuli, kiedy tu są i co do których chcemy, żeby mamy, rozumiem, taką intencję, żeby z jednej strony integrowali się, ale z drugiej strony nie tylko zachowywali, ale wręcz rozwijali swoją tożsamość kulturową. Więc wydaje mi się, że trudno jest mówić owocnie bez wzięcia pod uwagę tych elementów. Ja oczywiście nie mam żadnych tutaj gotowych recept czy rozwiązań, mam tylko garść obserwacji, można powiedzieć z mojego podwórka. I z nich będzie wynikało to, co mogę jakoś zarekomendować ze swojej strony do wzięcia pod uwagę. Myślę, że zdecydowanie ta sytuacja, w której żyjemy wszyscy, a konkretnie rodziny, ponieważ o nich tu rozmawiamy, no to jest sytuacja życia w świecie, który określa się takim określeniem WUKA, czyli volatile, uncertain, nie pamiętam co na C, i ambiguous, czyli ulotny, zmienny, niepewny, cechujący się takimi dosyć stanowiącymi spore
wyzwanie dla procesów decyzyjnych aspektami. Po drugie, ten świat, w którym przyszło nam teraz żyć, cechuje się też tym, że kryzys jest jego w zasadzie permanentną cechą. I jak w tym wszystkim ma się odnaleźć rodzina, jak się ma w tym momencie odnaleźć rodzina żyjąca w mieście? Ja wyobrażam sobie, myśląc o tym, rodzinę, która żyje w dużym mieście, ponieważ jest to najbliższy mi kontekst, która jest przynajmniej w części rodziną napływową, czyli bez tego zakorzenienia międzypokoleniowego. Wydaje mi się, że jedną z takich bardzo dużych potrzeb rodziny, i przynajmniej tak doświadczam tego ja, ale też obserwuję to w miejscu, w którym mieszkam, jest tworzenie relacji, tworzenie sieci społecznych. Takich sieci społecznych, które będą cechowały się poczuciem bezpieczeństwa, takiego też bezpieczeństwa międzyludzkiego. Nie chodzi tutaj o osiedla strzeżone, nie chodzi o zamknięcie jakiejś konkretnej fizycznej przestrzeni, a o stworzenie bezpiecznej przestrzeni międzyludzkiej, gdzie będzie następowało wsparcie, gdzie będzie takie poczucie przynależności, gdzie będzie działanie na zasadach solidarności, która z taką mocą ujawniła się w ostatnim czasie, ale też z takim elementem, który też zaczyna powoli jawić się w świadomości, czyli docenienie niewidzialnej pracy, pracy intelektualnej, pracy emocjonalnej i pracy fizycznej, która często nosi cechy niewidzialności, ponieważ ona jest tym, co poniekąd umożliwia w ogóle życie i funkcjonowanie rodzin i większych społeczności. I teraz chodzi o to, że ja rozumiem w tej chwili rolę samorządów jako poza oczywistymi aspektami troski o infrastrukturę rozmaitego rodzaju, wejście w jak najgłębszy dialog z tymi tworzącymi się społecznościami. Ja podam może taki przykład, który unaoczni może bardziej połączenie tych różnych elementów. Chodzi mi o sytuację pandemii. Skupię się na tym aspekcie. Chyba nie będzie żadną przesadą ani tajemnicą powiedzieć, że wielu rodziców w okresie pandemii doświadczyło silnego wypalenia. Konieczność łączenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi, z poniekąd przymuszaniem ich do nauki, tkwienia przed ekranem, zaowocowała być może w wielu wypadkach również nie najlepszymi nawykami ekranowymi u naszych dzieci. Co więcej, muszę powiedzieć, że nastąpiło również coś takiego i obserwuję to szeroko, że to przeciążenie rodziców doprowadziło do większego przyzwolenia na te ekrany w ramach odciążania siebie, żeby móc zadbać o pracę zawodową, o odpoczynek, o jakąkolwiek regenerację. Jest to olbrzymi problem w moich oczach, olbrzymi wysiłek i naprawdę bardzo potrzebne jest stworzenie sieci takich bezpiecznych, międzyrodzinnych połączeń, uspójnionych zasadach, które pozwolą tą spiralę trochę odkręcić. Żeby nie kończyć na takiej minorowej nucie, to powiem, że również w czasie pandemii, po zluzowaniu tych najmocniejszych obostrzeń, obserwowałam naprawdę wspaniałe zjawiska takiego wzajemnego odciążania się rodzin przez organizowanie opieki jednego rodzica, rodziców z jednej rodziny dla grupki dzieci gdzieś na zewnątrz, w parkach. To są takie drobne rzeczy, ale moim zdaniem one później zaowocowały wspaniałym jednoczeniem się różnych rodzin wokół niesienia pomocy najpierw uchodźcom na granicy białoruskiej, a później przyjmowaniu z otwartymi ramionami rodzin napływających z Ukrainy. Więc tutaj myślę, że otwartość ze strony samorządów i władz lokalnych na swoją rolę jako facylitatorów inicjatyw społecznych, facylitatorów, tą rolę widziałabym w zapewnieniu przestrzeni do spotkań, w zapewnieniu przestrzeni różnorakich, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, ale też edukacji w kręgach, w których być może takie inicjatywy społeczne nie pojawiają się bardzo spontanicznie, wychodzeniu z jakimiś, z edukowaniem w kompetencjach miękkich, w komunikacji, a następnie określaniu warunków, w jakich projekty
projekty innowacyjne mogą być wdrażane i wspomaganiu tych wdrożeń, myślę, że jest to coś, co mogłoby naprawdę bardzo dobrze wspomagać rodziny. Oczywiście nie tylko rodziny, ale na nich się tutaj skupiam w swoim myśleniu w tym kontekście, w którym obecnie funkcjonujemy. Dziękuję. Dziękuję. Czyli rozumiem, że bardziej takie podejście związane właśnie z relacjami, tymi aspektami, powiedzmy, miękkimi. Ja tutaj dodam taką jedną dygresję, właściwie idealnie to obrazującą. Mam znajomego, który wyjechał jakiś, nie wiem, rok czy półtora temu, czy półtora roku temu do Szwajcarii, gdzie oczywiście wiadomo, że zarabia dużo więcej, sektor bankowy, więc już w ogóle nie ma co porównywać, ale no, na grupie gdzieś tam na Facebooku, jak piszemy, no to nie ma wieczorem z kim wyjść na piwo, chociażby. I myślę, że to jest nie mniej istotny, o ile nie bardziej istotny aspekt niż kwestie finansowe, z powodu którego po prostu po 2 latach pobytu w Szwajcarii jakby chce wracać i już bodajże kupił już nawet ziemię pod dom, więc... No to bardzo się cieszę, słysząc to, że taka decyzja została powrotowa podjęta. Natomiast jeszcze jedno ostatnie słowo chciałam tutaj w tym kontekście dopowiedzieć, ponieważ uderzyło mnie, kiedy mówił pan o tym, że urzędnicy czy samorządowcy myślą o mieszkańcach, o ludziach, którzy mieszkają w danym miejscu i jakby to jest absolutnie oczywiste i uprawnione. Natomiast mnie uderza to, że kiedy mówimy o tym, że gdzieś mieszkamy, to trochę jest tak, można mieszkać w domu, można mieszkać w hotelu i to jest ten sam czasownik. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy gdzieś dłużej, to my tam żyjemy. Tam się toczy nasze życie. I w momencie, kiedy jest przestrzeń do tego, żebyśmy my to życie nie tylko toczyli, ale też współbudowali z innymi, nie z rodziną przede wszystkim, ale też w całej siatce połączeń społecznych, to już zupełnie inaczej wygląda nasze zakorzenienie w tym miejscu. To już nie jest tak, że my za 2 dni możemy gdzieś indziej mieszkać, jeżeli tylko mamy na to pieniądze i fantazję. Dlatego myślę, że jest to bardzo ważny krok strategiczny, żeby przejść do takiego sposobu myślenia. To w przypadku samorządowców najlepiej zrobić na podstawie artykułu 1 ustawy o samorządzie terytorialnym, bo oni są związani ze swoimi delegacjami ustawowymi. I tam jest napisane, czym jest gmina. Co to jest gmina? To jest terytorium i mieszkająca na nich wspólnota mieszkańców. No i od tego to jest słowo klucz, bo o tym właśnie mówimy. Tak? Znaczy, czy jest wspólnota lokalna, czy jej nie ma. I teraz można by było, najprostsza rada dla każdego samorządowca, powiedzieć, słuchajcie, wszystko co robicie, dosłownie wszystko, każda złotówka, którą wydajecie, każde działanie, które podejmujecie, musicie mieć świadomości, dla kogo to robicie. Czyli dla tej wspólnoty mieszkańców, tak? Jak ona wygląda, z czego się składa? No, składa się z mniejszych wspólnot, sąsiedzkich, rodzinnych, parafialnych, no różnych, tak? Hobbystycznych jakichś. To są te wspólnoty lokalne. Czyli musicie zadbać o więzi wspólnotowe. One oczywiście, tak jak już wcześniej wspominałem, muszą być oparte na jakiejś tożsamości lokalnej, tak? No bo ci ludzie nie są tutaj zupełnie znikąd. To nie jest tak, że nie, albo nie przywieźli ze sobą swojej tożsamości, którą można jakoś umiejętnie wpleść w to, co na naszym terenie się dzieje. No albo wręcz są stąd, tak? Czyli są tymi, którzy są najgłębiej zakorzenieni, którzy są tak naprawdę ambasadorami tej, czy powinni być, tej tożsamości lokalnej i tej wspólnoty. I teraz jeżeli się to, na to spojrzy w ten sposób, jeżeli samorządowiec zaczyna się zastanawiać, aha, czyli my, nasz wóz strażacki, który kupiliśmy, to on ma budować wspólnotę. Tak. A jak on ma budować wspólnotę? Co on robi? No stoi w remizie, tak? No tak. I co się dzieje? No jak ktoś, pożar jest, to wyjeżdża i strażacy dlatego są, gaszą pożar, tak? I dlatego mają największy autorytet w ogóle społeczny. Jak się pyta, komu pan najbardziej pani ufa, no to strażakom, tak? Właśnie w rankingu CBOS-u to tam nikt im nie jest w stanie dorównać. Ale jak oni zaczynają się zastanawiać nad tym samochodem strażackim, mówią tak, no dostaliśmy go w loterii frekwencyjnej w wyborach, załóżmy, tak. Ale pomińmy to, tego nie będziemy tam eksponować. Wiecie co, ten samochód strażacki, on ma bardzo bogate wyposażenie. I on jeździ na festyny, takie wiecie, tam lokalne, rodzinne i tam stoi. No i wtedy dzieci przychodzą i oglądają. No i co się dzieje? No nie jest tam strażacy, rozwijają sikawkę albo coś.
i zwijają, to wszystko. I w którymś momencie jeden z urzędników mówi, słuchajcie, przecież taki wóz strażacki, to on w zasadzie mógłby zilustrować no niemalże każde prawo fizyki i wiele tam zasad chemicznych. W zasadzie to jest takie nasze mobilne centrum nauki Kopernik. Bo my wyjeżdżamy tym wozem, mamy tutaj w gminie, w szkole takiego emerytowanego nauczyciela fizyki, no pasjonat zupełny, tak? I on z naprawdę wielkim takim zaangażowaniem i sercem będzie opowiadał tym dzieciom i to robi na tym pikniku, co tam się dzieje. I tam wszystkiego można dotknąć, tak, w tym wozie strażackim. Nie mamy tak jak w Warszawie tego Centrum Nauki Kopernik, takiego prawdziwego zdarzenia, ale mamy wóz strażacki. I oni nagle zaczynają myśleć o każdym składniku ich majątku, o każdym budynku. Nie tylko co on może zrobić jeszcze i dla kogo, ale na przykład skąd on jest. Przykład w jednej z gmin jest zabytkowa ciepłownia miejska. Naprawdę zabytkowa. Termomodernizacja tam. Dostali pieniądze. No i wiecie, jak komunikują to. W zakładce gdzieś tam, nie dla mieszkańca, tylko tam inwestycje załóżmy na stronie, jest napisane, no wyremontowaliśmy tam, zmodernizowaliśmy ciepłownię, w związku z tym zmniejszyła się emisja, wskaźnik jest taki i taki, wydaliśmy tyle i tyle z takiego programu operacyjnego i tak dalej, i tak dalej. Mieszkaniec to czyta, mówi, no coś zrobili, ale co? Nie wiem, tak? No i zaczęli zastanawiać się, jak inaczej można to opowiedzieć. Czym jest ciepłownia tak naprawdę? Co ona robi? No dostarcza ciepło, tak? Czyli można powiedzieć, ok, zmniejszyła, może się zmniejszy emisja tych szkodliwych substancji, ale może też ciepło będzie, no może nie tańsze, bo to mało prawdopodobne, ale może będzie nie rosła jego cena albo stosunkowo niewiele, tak? Czyli to jest ten efekt jakby podstaw materialnych każdego gospodarstwa domowego, każdej rodziny. Ta sama ciepłownia okazuje się, została przez nich zmodernizowana w ten sposób, że część tego starego wyposażenia technicznego, która była zabytkowa, została zachowana. W związku z tym zrobiono tam ścieżkę edukacyjną dla dzieci ze szkoły, która pokazuje dziedzictwo kultury materialnej tego regionu. Poszli dalej. Ta ciepłownia przed laty, czy właściwie u zarania, była własnością jakiejś rodziny. To był prywatny obiekt. Po 45 jest gminny, państwowy, czy potem gminny. No i okazuje się, że historia tej rodziny, jak się do niej sięgnie, no oni już tu co prawda nie mieszkają, ale późny wnuk tej rodziny, tak, czy tych właścicieli, jest dzisiaj astrofizykiem gdzieś tam w NASA. I nawet go zaprosiliśmy, już 3 razy był. Wtedy ten przekaz do dzieci z naszej gminy w świat przestaje mieć takie, no, znaczy ma jakiś desygnat konkretny, tak, ale można powiedzieć, patrzcie, z naszej ziemi wyszedł człowiek, który został doceniony nawet tam. Jest to aspiracyjne z jednej strony, ale z drugiej strony buduje dumę. Dlaczego ja mam być mniej dumny z mojego miejsca pochodzenia niż ktokolwiek inny? I okazuje się, że ta sama ciepłownia opowiedziana, ale też jakby zaprojektowana, czy jej modernizacja zaprojektowana na wszystkich tych obszarach, które mogą mieć styk z rodzinami, z dziećmi, z starszym pokoleniem, młodszym i tak dalej, zupełnie zaczyna inaczej pracować. I nie stoi tak w remizie tej strażackiej, jak ten wóz strażacki. Czyli takich przykładów mógłbym podawać wiele, ponieważ Polska jest, jak się po niej pojeździ, i to jest jeden z, w sumie sam się stałem dumny nagle z Polski bardziej niż byłem wcześniej, ponieważ zobaczyłem, jak wiele tego typu inicjatyw drobnych i bardzo kreatywnych w gruncie rzeczy dzieje się na dole. Czyli pozwolę sobie podsumować, zmiana trochę tego paradygmatu, czy po prostu podejścia do działań, które są prowadzone w samorządzie, z tego, że działania dla rodzin to wybrana grupka mikrodziałań, na to, że praktycznie każde działanie od inwestycji takiej twardej, namacalnej do,
do nie wiem, do organizacji czy jakichś kwestii technicznych, to po prostu jest tak. Działanie na rzecz rodzin. Tak, bo rodzina rzeczywiście, jak się jedzie do urzędu i pyta, no chcielibyśmy o rodzinie porozmawiać, to przychodzą panie z MOPS-u, z ROPS-u, z powiatowego ośrodka pomocy rodzinie, no albo komendant policji, no bo mamy przecież niebieskie karty i tak dalej. Czyli rodzina jako generalnie kłopot, patologia, z którą tutaj się mocujemy, no i nie mamy innych, że tak powiem, zadań ani skojarzeń z tą rodziną. No jest... I pan profesor Michalski. Ja chciałem też jeszcze dopowiedzieć, bo myślę sobie, że w tym temacie, o którym mówimy, jest ważne spojrzenie też jeszcze w ogóle na taki związany z tym, o czym tu mówimy, o tej pewnej tożsamości, pewnym rozwoju społeczności lokalnych, także urbanizacji. O co mi chodzi? Różne analizy też na stronach ONZ no pokazują pewien ciekawy związek, że tak i to będzie duże uproszczenie w tym momencie, że rosnąca urbanizacja właściwie nie sprzyja demografii. Chociaż oczywiście ktoś powie, no ale jak, takie wielkie miasta, to przecież fajnie, jak tyle ludzi i tak dalej. Natomiast no okazuje się, że pewne badania pokazują, że na przykład no w miastach dzietność jest, generalnie miasta, nie, urbanizacja nie sprzyja dzietności, nie sprzyja powstawaniu rodzin, statystycznie oczywiście. To nie chodzi o to, że wszystkie miasta i tak dalej, tylko pewne jakby uogólnienia pokazują, że w ogóle sam proces urbanizacji no sprzyja na przykład rozpadowi rodzin też, tak? Na przykład ułatwia mobilność ekonomiczną osób samotnych, a więc na przykład osoby, które gdzieś w dużym mieście rozważają no, rozwód, mogą do takiego wniosku dojść szybciej, no bo łatwiej jest na przykład się samodzielnie utrzymać. To są pewne rzeczy, myślę, istotne, ale o co mi chodzi? Bo myślę, że w tym, o czym tu rozmawiamy, tym potencjale i pewnym też niewykorzystanym potencjale mniejszych społeczności, także mniejszych miast, a pewnym no, jednak trendzie do coraz większego skupiania się ludności w wielkich miastach, mi się wydaje, że dużą szansą i ważną szansą dla demografii jest właśnie to, żeby iść bardziej w stronę, tak ja bym to powiem, można by to nazwać bardziej zrównoważonej urbanizacji, tak? To znaczy pewna taka, ja wiem, że nie zatrzymamy rozwoju czy wzrostu wielkich metropolii, tak? To nie o to chodzi. Natomiast myślę, że gdyby właśnie w mniejszych społecznościach, w mniejszych miejscowościach, w mniejszych miastach pewien większy nacisk na myślenie właśnie kategoriami, jak tutaj zatrzymać te rodziny, to mogłoby się nagle okazać, że ludzie w mniejszym stopniu będą chcieli, czy większe miasta będą relatywnie mniej atrakcyjne dla młodych ludzi i będą częściej też no, atrakcyjne pod względem właśnie powrotów na przykład ze studiów. No, w Polsce mamy... jakby polski kontekst jest też ciekawy pod tym względem, bo demograficznie zaczęło się okazywać, że mamy pewien problem w pewnej nieproporcjonalnej liczbie młodych kobiet i młodych mężczyzn wyjeżdżających na studia. Współczynnik skolaryzacji, który oczywiście wielkim sukcesem od lat 90. się wielu z nas cieszy, że boom edukacyjny nastąpił i tak dalej, ale on pewnie w sposób niezamierzony trochę zaowocował tym, że więcej młodych kobiet ma dzisiaj wyższe wykształcenie, one częściej zostają w dużych miastach i w tych dużych miastach jest pewien niedobór atrakcyjnych kandydatów na mężów dla tych kobiet, bo często, gęsto ich koledzy z liceum zostali w tych mniejszych miejscowościach, nie pojechali na studia i z kolei no, oni tam nie mogą znaleźć tych żon, bo one wyjechały z tego małego miasteczka, więc mówię to dlatego, że myślę, że od strony właśnie mniejszych społeczności, mniejszych to, o czym tu rozmawiamy, mniejszych miasteczek, miast, myślę, że próba budowania większej atrakcyjności właśnie pod kątem rodzin może zaowocować tym, że ta urbanizacja w kontekście demograficznym stanie się w Polsce bardziej zrównoważona. Dziękuję. Taki kraj jak Chiny, lider urbanizacji, nie wiem, czy państwo wiecie, w sierpniu zeszłego roku było plenum Komunistycznej Partii Chin i podjęto decyzję o dezurbanizacji Chin. Ze względów demograficznych, dokładnie. Czyli po prostu przestaną pielęgnować rozwój dużych miast, tak? I będą chcieli, no w takich kolektywistycznych oczywiście kulturach i systemach, to można sobie tam z plenum tak zaprojektować coś i oni już wiele takich doświadczeń mają, ale widać w tym pewien trend, tak? No dokładnie o tym, o czym pan profesor mówił, że urbanizacja nigdy, i to historycznie, demograficznie można pokazać,
nie służyła zwiększeniu populacji, tak? Punktowo tak, natomiast jeśli chodzi o poziom dzietności, no to miasta zawsze odstawały od reszty, tak, kraju. To zaraz oddam głos panu doktorowi Szwarcowi, natomiast państwa zachęcam do myślenia o tym, jakie pytanie zadać i zgłaszania się, jak tylko skończymy to pytanie, to będzie można też zabrać głos. Pan doktor Szwarc. Szanowni państwo, w ubiegłym roku prezentując raport Miasto Ludzi, też mieliśmy taką debatę i zastanawialiśmy się, jak między innymi odwrócić tendencję depopulacji i konkluzja była zaskakująca. Nie wiem, czy są tutaj samorządowcy, ale konkluzja była taka, nie utrudniać. Tylko tyle, tak? Ale to mnie tak nie uspokoiło za bardzo, bo co to znaczy nie utrudniać? Liczba ludności może się zmienić tylko na skutek działania czterech czynników. Urodzenia, zgony, napływ, odpływ ludności. O umieralności nie mówmy, zakładam, że robimy wszystko, by była jak najmniejsza. Zatem możemy wpływać tylko na urodzenia, napływ i odpływ ludności. Co robić, żeby rodziło się więcej dzieci? Myślę, że tutaj, skoro mówimy o rodzinach, to tak samo możemy mówić, co robić, żeby rodziny nie wyjeżdżały z miast, co zrobić, żeby rodziny przyjeżdżały do miast. Drodzy państwo, 6 lat temu, kiedy wprowadzono program Rodzina 500+, podkreślano, że to jest wsparcie dla rodzin, już pomijam, jakie to były cele. Ale ja podkreślałem w różnych wywiadach, na każdym kroku w zasadzie, że myśmy powinni mówić nie wsparcie rodzin, tylko promocja rodzin. Dlatego, że wsparcie może się kojarzyć negatywnie. Skoro mówimy o wsparciu, to znaczy o rodzinom pewnie jest źle, dlatego potrzebują pomocy, wspieramy i psychologicznie działa to właśnie w taki sposób. Jeżeli będziemy mówili o promocji, to możemy to zidentyfikować w następujący sposób. Super, macie dzieci, macie za każde dziecko 500 zł co miesiąc. Gratuluję, super sprawa. Czyli takie promowanie rodzin. Należałoby dowartościować rodziny tak, żeby poczuły się, że są godne, że są dostrzegane w tych miastach. Ale to jest sprawa bardziej złożona, dlatego że, tak jak pan Paweł wcześniej wspomniał, jest cykl życia rodziny. Ewelin Duval wyodrębniła 8 bodajże faz życia rodziny, od etapu jeszcze zanim pojawią się dzieci, aż do owdowienia. I musimy sobie uświadomić, że każda z tych faz jest tak naprawdę krótka. Jeżeli miasta zadbają o żłobki, o przedszkola, to muszą mieć świadomość, że tak naprawdę żłobki to jest rok, 2 lata życia dziecka. Przedszkola 3-4, a co potem? Później jest szkoła, później są studia, ewentualnie dorastające dzieci, zakładanie rodzin. Świetną rzecz powiedział pan Paweł też wcześniej, należałoby wprowadzić taki program, że dzieci chciałyby żyć, tak? Żeby dzieci tutaj zostawały. I jak samorządy pójdą tą drogą, to rzeczywiście można oczekiwać, że te dzieci będą chciały żyć dalej. Przykład może płynąć z amerykańskiego miasta, jeśli dobrze pamiętam, Naperville w stanie Illinois. Postawiono tam na wysoką jakość kształcenia w szkołach. Naprawdę duże inwestycje na ściągnięcie czy też wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej. Szkoły w tym mieście stoją na naprawdę bardzo wysokim poziomie dydaktycznym i rodziny to sobie chwalą. Jeżeli dzieci chodziłyby do takich szkół w miastach, to może rzeczywiście chciałyby zostać w tych miastach, żeby ich dzieci również doświadczyły takiego wysokiego poziomu edukacyjnego. Samorządy muszą mieć też świadomość tego, że wprowadzając pewne rozwiązania preferencyjne dla rodzin, a później je likwidując, to te decyzje są odbierane negatywnie. Przykład w Poznaniu chociażby. Wprowadzono darmowe przejazdy dla uczniów szkół podstawowych. W pewnym momencie te preferencje odebrano. No to jest traktowane jako pogorszenie sytuacji rodzin.
I ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Drodzy Państwo, w samorządach na poziomie administracyjnym powinno się prowadzić pewne badania tak, żeby diagnozować problemy, badać rodziny. Jeżeli są, jeżeli rodziny się wyprowadzają z miast, że nie chcą przyjechać, to dlaczego? Tak? Spróbujmy zidentyfikować bariery, które mogłyby, które doprowadzają właśnie do takich sytuacji. Ciekawą rzeczą jest wprowadzenie w ramach samorządów pełnomocnika, wójta, burmistrza, prezydenta do spraw rodzin. Taki pełnomocnik mógłby monitorować, czy to bieżącą sytuację demograficzną, czy też potrzeby rodzin. To tyle z mojej strony. A jednocześnie też odwołam się do tego, co pan napisał w raporcie właśnie w ramach Narodzin Nowego Poznania, że w Poznaniu zdaje się, że jest pełnomocnik, ale tylko do spraw rodzin wielodzietnych. Tak. Właśnie taka była też sytuacja, powiem jak to się stało, wprowadzając kartę dużej rodziny w Poznaniu, to było może z 15 lat temu nawet, pokazywałem aktualną sytuację demograficzną i wówczas konkluzja też była zaskakująca. Jeden z radnych powiedział, my powinniśmy starać się o to, żeby poznaniacy mieli pierwsze dziecko, a nie trzecie i dalsze, bo tak naprawdę tego nie widać, tego problemu. Są rodzice z dziećmi, place zabaw też pełne, ale nie widać tego, że niestety urodzeń jest coraz mniej. Tak, i osób starszych oczywiście też bardzo dużo widać i to też jest jakimś tam wskaźnikiem, że ta średnia wieku w naszym społeczeństwie rośnie. Ale jeszcze nawiązując do tego, że w Poznaniu jest pełnomocnik do spraw rodzin wielodzietnych, a nie ma pełnomocnika do spraw rodzin w ogóle, to ja... Takie mam wrażenie, że być może to właśnie wynika z tego, o czym powiedzieliśmy, chyba pani doktor mówiła, że wszystkim się wydaje, czy pan profesor Michalski, że wszystkim się wydaje za normalne, że są rodziny, że te rodziny, że w tych rodzinach rodzą się dzieci, no a właśnie zaczynamy dochodzić do momentu, w którym ta prosta zastępowalność pokoleń już jest, inaczej jej nie ma, no i właśnie to jednak musimy jakby promować i uznać za to, że tych rodzin już w tym wystarczającym stopniu nie ma i trzeba je promować. I właśnie wspierać na przykład funkcjonowaniem pełnomocnika do spraw rodzin, co kiedyś dla nas się wydawało normalnością, a teraz już wymaga konkretnych działań. To jeszcze tylko dodam a propos tych rodzin wielodzietnych, żeby było trzecie dziecko, to wcześniej musi być drugie dziecko, wcześniej musi być pierwsze dziecko. Czyli musimy właśnie akcentować ten aspekt prorodzinny. I co więcej, fajnie byłoby też móc promować krótkie odstępy urodzeniowe. Są rodziny, kiedy o, fajnie jest dziecko, chcę mieć drugie dziecko, ale jeszcze nie teraz, muszę ochłonąć od tych pieluch, od tych nieprzespanych nocek. Jak dojdę do siebie, to może zdecydujemy się na drugie dziecko, ale lata mijają i ze względów biologicznych, czy też innych powodów, te małżeństwa, te pary nie decydują się na drugie dziecko. W Belgii wprowadzono ciekawe rozwiązanie dotyczące systemu podatkowego, preferującego właśnie krótkie odstępy międzyurodzeniowe. Może warto się nad tym zastanowić, czy nie wprowadzić tego chociażby na poziomie samorządów. Jakie to miasto, czy kraj, bo nie usłyszałem? W Belgii. Belgii. Mhm. Pan profesor Michalski. Jeszcze dopowiem też, bo dzisiaj rzeczywiście już też jakimś sukcesem myślę jest to, że w coraz większej liczbie miast i także województw powstają tak zwane rady rodziny. My akurat mamy przyjemność z doktorem Szwarcem być członkami chyba jednej z pierwszych rad rodziny przy wojewodzie wielkopolskim, która powstała w 2016 roku i to jest też takie narzędzie, które no, może pomóc właśnie pełnomocnikowi. Nie wszędzie są pełnomocnicy, gdzieniegdzie są rady, gdzieniegdzie jest to i to. Na przykład w Urzędzie Wielkopolskim w Poznaniu obecnie jest właśnie pełnomocnik i rada. Natomiast jeszcze pewnym rozwiązaniem, o którym warto tu wspomnieć, które też w dużej mierze dzięki właściwie zespołowi, w którym dr Szwarc i też pani Elżbieta Lachman z naszej Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie współtworzyli koncepcję tego, co zaistniało w Poznaniu Centrum Inicjatyw Rodzinnych, które też w dużej mierze czerpało z doświadczeń na przykład czeskich, niemieckich. I co ciekawe, w Niemczech funkcjonują tak zwane welcome centers, czyli pewne centra powitania, które oczywiście obsługują szeroką paletę osób, głównie rodzin z danego kraju, ale także imigranckich. I jaką funkcję? I mi się wydaje, że w Polsce też już nadszedł czas na takie właśnie centra inicjatyw rodzinnych, welcome centers, które pomagałyby w ogóle, czy pokazywałyby, umożliwiały no, wybór, czy sprzyjały temu, żeby dana rodzina wybrała właśnie tą gminę, to miasto, a nie inne. Bo dzisiaj tak naprawdę, myślę, demograficznie zaczyna się taka, można powiedzieć, cicha wojna o
mieszkańców, tak? I to oczywiście nikt o tym głośno nie mówi, ale myślę, że no, te gminy będą wygrywały i będą tak naprawdę miały budżety, które będą w stanie, że tak powiem, utrzymać, no, czy zatrzymać depopulację. Dziękuję. Trochę nam się rozsypał ten worek z pomysłami. Być może państwo macie coś do dodania czy zapytania naszych ekspertów. Nie widzę zgłoszeń. Gdyby ktoś zmienił zdanie, to zachęcam do podniesienia ręki. Chciałem jeszcze omówić taki wątek, mianowicie, jak wiadomo, część kompetencji, znaczy tak jak już pan Paweł powiedział, że właściwie wszystko, co jest w kompetencji samorządu, to powinno być traktowane czy analizowane pod kątem rodzin, ale już tak mówiąc sztywnie i formalistycznie, część zadań jest przypisanych do samorządu, a część zadań jest przypisanych do administracji centralnej. Więc pytanie, jak na tę dzietność, na tę jakość życia w rodzinie może oddziaływać samorząd, co może zrobić rząd i na ile powinna to być synergia i pewna koordynacja działań? Znaczy, no, jeżeli się umówimy, że demografia i dzietność to w sumie jest wynikowa, tak? Znaczy, to jest rezultat tego, że po pierwsze ludzie mają w hierarchii priorytetów wysoką w ogóle posiadanie rodziny i dzieci, no i rzeczywiście mają warunki do tego, żeby to zrealizować, tak? I to się dzieje, no to ostatecznie rzecz biorąc nie mamy wtedy do czynienia z zapaścią demograficzną, tylko powiedzmy no, w dobrych okolicznościach przynajmniej z zastępowalnością pokoleń. Czyli jak potraktujemy demografię jako wynikową naszych skutecznych bądź nieskutecznych działań, no to od tego się jakby wszystko zaczyna, tak? W każdym samorządzie, w którym jesteśmy, zadajemy proste pytanie. Spójrzcie na każdą swoją aktywność, czy ona buduje wam wspólnotę, czy ją wam, że tak powiem, w jakiś sposób dezintegruje. Najprostszy test jest taki. Idziemy do powiatowego ośrodka albo miejskiego ośrodka pomocy społecznej, czy tam centrum powiatowego dla rodzin, tak? Co tam się dzieje? Nie wiem, czy byliście państwo. Kobiety do jednego pokoju, dzieci do innego, seniorzy do innego, a mężczyźni no to tam do rozwiązywania problemów alkoholowych, tak? I to tak wygląda. Czyli rodzina jak tam wchodzi, no to jest jeszcze rodziną, ale jak już się tam podejmuje interwencje, w sensie no, pracuje z tą rodziną, to z każdym pracuje się oddzielnie. No i pytanie, jak oni chcą budować tą wspólnotę? Wielu samorządowców na takich spotkaniach, które proponujemy, no zbiera się z różnych tam wydziałów, kierownicy, referatów i tak dalej, zajmujący się tymi poszczególnymi sprawami. I my pytamy, czy kiedykolwiek w takim zespole pracowaliście? Znaczy, że spotykacie się co jakiś czas i próbujecie rozwiązywać problemy waszej wspólnoty wspólnie? No nie, to jest pierwszy raz. Czyli po prostu mamy nasze silosy, każdy tam statusowo broni ważności swojej dziedziny, no i nikt z nikim nie ma połączenia. Po takim warsztacie, który zrobiliśmy w jednym z miast, okazało się, że oni doszli do wniosku, musimy budować wspólnotę. Jak to robić? Może najpierw zacznijmy od siebie. Znaczy, jak można zbudować wspólnotę, jeżeli sami jako urzędnicy no nie jesteśmy wspólnotą, która działa na rzecz tego miasta. Czyli nie pracujemy razem, nie wymieniamy się doświadczeniami, mało tego, jeszcze zazdrośnie chronimy swoich terytoriów, tak? No i bardzo prosta rzecz się wydarzyła. Był Dom Kultury, w którym był zresztą 200-letni budynek teatru, w 200-letnim budynku teatru zabytkowym i tak dalej. Dom Kultury miał nowego dyrektora, który rzeczywiście no, podniósł na wcześniej niewidziany poziom liczbę imprez w roku. A jednocześnie jest obok, tam gdzieś dalej, biblioteka miejska. No i w tej bibliotece też panie były bardzo takie ambitne i chciały też robić imprezy, tak? No okazało się, że każdy robił oddzielnie, w związku z tym jeszcze w tym samym czasie, bo nikt nie koordynował tego, tak? Czyli jednego dnia była impreza i w Domu Kultury, i w bibliotece, w związku z tym co, ci, co by chcieli przyjść i na to, no to nie mogli i tak dalej. No oni idąc tą drogą, żeby jednak integrować pewne działania i myśleć całościowo, zaczęli korzystać ze swoich doświadczeń. I okazało się, że ten pan, który z Domu Kultury robi doskonałe imprezy i naprawdę ma do tego wiele kompetencji i po prostu umie to robić, pomógł paniom z biblioteki miejskiej i one zaczęły upowszechniać czytelnictwo metodami, którymi dotychczas w ogóle ich nawet nie rozumiały. Tak? I to się okazało sukcesem. To samo Urząd Stanu Cywilnego. Jedni z najbardziej kreatywnych urzędników czasami to są urzędnicy w urzędach stanu cywilnego, bo oni mają coraz mniej pracy, mówiąc krótko, tak? No bo się okazuje, że tak, no pogrzeby no są,
akty zgonu. Urodzenia no coraz mniej, małżeństw coraz mniej. Więc oni trochę tak zaczynają myśleć sprzedażowo, że tak powiem. I zastanawiają się, jak przyciągnąć do Urzędu Stanu Cywilnego kogokolwiek pod jakimkolwiek pretekstem, żeby pokazać, co my robimy. To samo z pomocą społeczną. Tak? Jeżeli pomoc społeczną się przeprofiluje, bo oni wiecie, jaki mają wskaźnik. Liczba rodzin, która jest objęta opieką. Co to znaczy? Że jak mamy więcej, to lepiej. Czyli staramy się, no bo będziemy mieli większy budżet. Czyli nie dbamy o profilaktykę, żeby było mniej tych rodzin, którym trzeba pomóc, tylko dbamy o to, żeby było więcej. W związku z tym no, nakręcamy problemy czasami w ogóle nieistniejące albo marginalne, tak? No bo musimy mieć coraz lepsze wskaźniki i większy budżet. Jak spróbowali odwrócić to w jednym z miast i powiedzieć, naszym wskaźnikiem jest liczba rodzin, które się usamodzielnią, czyli nie będą potrzebowały naszej pomocy. W skrajnym, takim asymptotycznym punkcie może oznacza to to, że ta komórka zostanie zlikwidowana. Ale te panie urzędniczki się z tym pogodziły. W sumie dla naszej wspólnoty jest ważne, żeby tych rodzin nie było, a nie to, żebym ja tu miała pracę. Ale to też wymaga pewnego kulturowego przełomu, prawda? No i krok po kroku, muszę wam powiedzieć, że jak się zagłębi w każdy z samorządów, to takich miejsc, w których można by było rzeczy zorganizować zupełnie inaczej, po to, żeby budować te więzy lokalne, a nie je rozrywać, jest po prostu mnóstwo, tak? To znaczy nagle urzędnicy odkrywają, że ta ich praca jest czymś znacznie ciekawszym niż dotychczas sądzili, bo tam kryją się niesamowite rzeczy. I w gruncie, czy tak na samym końcu można powiedzieć, jeżeli taka zmiana kulturowa by się wydarzyła, dotycząca głównie zarządzania i też komunikacji, bo głównie urzędnicy komunikują, jak się ciężko napracowaliśmy, tak? Bo zrobiliśmy tam park miejski. Mieszkańca to nie interesuje, jak ciężko pracowaliście, tylko jakie ma z tego korzyści. A oni zawsze opowiadają, to wiecie, tam burmistrz zdobył tyle pieniędzy, wybrukowaliśmy tyle, pani tutaj dział ten inwestycji pracował tyle i tak dalej. No za to wam płacimy, będziecie pracować. Pokażcie nam korzyści. No i jak zaczynają mówić językiem korzyści i do mieszkańców, to okazuje się, że nagle ta najdłuższa ścieżka rowerowa w regionie, tak, bo ich pytamy, z jakiego jesteście dumni projektu? Mamy najdłuższą ścieżkę rowerową w regionie. Dostaliśmy najwięcej pieniędzy. Skąd, dokąd ona jest? No znikąd donikąd, no bo musiała być najdłuższa. Ona nic ważnego nie łączy w tym mieście. Aha. Czyli co to jest tak naprawdę? No to jest taka atrakcja turystyczna. 24 godziny na dobę jest oświetlona. A żyjecie z turystyki? No nie. No i jak się spojrzy na stronę, to ta ścieżka rzeczywiście jest tam na stronie gminy w zakładce dla turysty. Mieszkańcy nią nie jeżdżą, bo ona jest znikąd donikąd po prostu. Tak? To znaczy nie odpowiada na większość potrzeb mieszkańców. Nie dojedzie z nim tą ścieżką na rowerze matka z dzieckiem z domu do przedszkola czy żłobka, bo po prostu nie ma tego na trasie tej ścieżki. Ja się wtrącam, bo nam się kończy... A, jest jeszcze głos. To nie wiem, czy państwo jest jeszcze w temacie rząd, samorząd, chcecie coś dodać? Dobrze, to już. Tak, jestem mieszkańcem Katowic. Tu były właśnie problemy poruszone, odpływ ludności z miast i żeby co zrobić, żeby były powroty. A nie słyszałem, trochę się spóźniłem, nie słyszałem, co robić, żeby zwerbować innych mieszkańców do swoich miast. Dawniej w Katowicach Śląsk miał przemysł, duży, ciężki, hutnictwo, kopalnie, a teraz nie ma, więc ta zachęta jakoby zniknęła. I ja chciałem powiedzieć tylko, dlaczego nie ma werbunku. Albo dlaczego jest rodzin z wyludnieniem? Dlatego, że mieszkania poszły w górę. To jest problem ekonomiczny i ludzie uciekają poza miasto, bo są tańsze mieszkania. Problem ekologiczny i powrót do natury. I to są te czynniki, które mają no, duży wpływ. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To od razu jeszcze przekażę głos. Dzień dobry, Andrzej Romańczuk-Fedorowicz, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Śląsk. Ja odnoszę wrażenie, dyskutując na różnych szczeblach z różnymi samorządami i
przedstawicielami rządu. Odnoszę wrażenie, że samorządy mają naprawiać to coś, co państwo, czyli ryba, psuje się od głowy, jako społeczność, budowanie. To samorząd ma naprawiać to, co się od góry w ogóle inaczej przedstawia. Tak jak pan doktor powiedział, promocja, a nie wsparcie. Dzielenie społeczeństwa, a my mamy łączyć społeczeństwo. Brakuje mi rodzina, słowo rodzina. Proszę państwa, no ja już mam cmentarny blond na głowie, więc za chwilę będę tym seniorem, o którym w ogóle się nie mówi, bo seniorzy są członkami rodzin. Rodzina to nie jest tylko tata, mama i wiele dzieci, albo jedno, tylko rodzina to są również rodzice. I nawet na tych różnych graficznym przedstawianiu rodziny brakuje mi seniorów. W ogóle ich nie ma. A my, wy państwo też myślę, że jak dożyjecie, będziecie seniorami, to myślmy również dzisiaj nie tylko o tym, jak mają młodzi żyć, ale dajmy im przykład, póki nasi starzy jeszcze żyją, jak wspierać starszych, bo tego mi w ogóle brakuje i to jest tragedia transformacji w Polsce. To ja tylko otwieramy całą puszkę Pandory związaną z rodzinami wielopokoleniowymi. Dokładnie, dokładnie tak. Proszę, proszę. Ja tylko dodam, rzeczywiście ma pan całkowitą rację z tymi seniorami, ale wspominałem o tym, że samorządy powinny prowadzić swoją politykę prorodzinną, wzorując się na 8 fazach cyklu życia rodziny, Ewelin Duval. To są krótkie fazy, ja je przeczytam. Małżeństwo bez dzieci, rodzina wychowująca małe dzieci, rodzina z dzieckiem w wieku przedszkolnym, rodzina z dzieckiem w wieku szkolnym, rodzina z dorastającymi dziećmi, rodzina z dziećmi opuszczającymi dom, stadion pustego gniazda, starzejący się rodzice. A więc te 8 faz rzeczywiście przechodzi przez cały ten cykl i temu powinna być podporządkowana polityka rodzinna na każdym szczeblu. Od góry? No tak, ale tak, od góry poprzez... Aha, chyba tak. To ja, jeśli mogę, to zacznę od końca, od drugiego, potem do pierwszego na chwilę wrócę pytanie. Rzeczywiście, oczywiście mówiąc rodzina, też mamy na myśli seniorów, natomiast myślę, że ponieważ tytuł sesji dotyczy depopulacji, to skupiliśmy się na tym, no jednak okresie funkcjonowania rodziny, gdzie te jeszcze decyzje prokreacyjne mogą zaistnieć, tak? I ja powiem tak, że i to gdzieś tam w różnych też czasem gremiach mówię głośno i powiem też, ja uważam, że w polskim wydaniu dzietność czy demografia polska bez babć i dziadków wyglądałaby jeszcze gorzej. To jest też ciekawy w ogóle temat, o którym się mało mówi. Ta dostępność, to też gdzieś, gdzieniegdzie wychodzi dostępność właśnie babci czy dziadka w sensie opieki nad małymi dziećmi, to jest też ważna czasami okoliczność, która sprzyja bądź nie sprzyja decyzjom prokreacyjnym. Natomiast wracając do tego pierwszego pytania, ja myślę, że my też trochę właśnie z racji na to, że ten tytuł jest trochę inaczej sprofilowany, ale założyliśmy też, myślę, a może powinniśmy bardziej głośno powiedzieć, że oczywiście praca, tak, dostępność pracy no jest pewnym klockiem, bardzo ważnym puzzlem, który w tej całej układance, żeby tak rodzina chciała w danej miejscowości zamieszkać, no jest często kluczowym oczywiście, tak, że ludzie szukając miejsca do zamieszkania, no zastanawiają się, z czego będę żył, więc ta praca oczywiście to jest rzecz jak najbardziej z tym związana, no i można by pewnie osobną sesję poświęcić, my tu się nie zmieścimy, z tym, jak samorządy czy jak miasta ten obszar mogą kreować, bo też myślę, że różne doświadczenia w Polsce, jedni sobie lepiej, inni gorzej radzą. Natomiast czasami mam wrażenie takie, że jakby przedstawia się to trochę jako taką właśnie czarno-białą rzeczywistość. Nie ma miejsc pracy, w związku z tym my tu nie będziemy mogli żadnej polityki prorodzinnej prowadzić, bo ludzie tu nie chcą się, tak? Tak jakby dopiero ściągnięcie zagranicznego inwestora, który będzie takim, można powiedzieć, cudotwórcą, tak? I mam wrażenie trochę, że Śląsk jest dzisiaj już w innej sytuacji zupełnie niż tam 20-30 lat temu, ale myślę, że Śląsk też jest tym obszarem, który pokazał właśnie, że to w dużym stopniu oparcie na jednej branży, tak?
No, dopóki branża mocno, efektywnie działała, to wszystko było dobrze. No ja sam, tutaj moja matka chrzestna spędziła większość życia na Śląsku i wszystkie, też miałem okazję jako dziecko, no, sklepy dla górników odwiedzać i tak dalej. Ta polityka prorodzinna dla wtedy, jeszcze w PRL-u, prawda, też wyglądała, no właśnie tak, no bo duże oparcie na pewnej jednej branży, tak, zawodowej, przemysłowej, to umożliwiało. Gdy ta branża się zaczęła zwijać czy słabnąć, to widzimy, tak? Więc moim zdaniem też ta zrównoważona polityka rodzinna i urbanizacja to jest także, no jednak szukanie pewnej dywersyfikacji źródeł, tak? Czy nawet dywersyfikacji pracodawców w regionie. Myślę, w długiej perspektywie ona jest jednak bezpieczniejsza. Dziękuję. Pani doktor? Jeszcze jeden głos. To już prosiłbym o króciutki. A, tu jest mikrofon. Słychać? Tak. Aleksander Pawła, Katowice. To są sprawy ekonomiczne, bo mieszkanie w małym miasteczku czy w gminie poza wielkim miastem jest tańsze, a ludzie chcą pracować w dużym mieście, bo zarobki są większe. I to jest dzisiaj wygodny sposób urządzenia się ludzi młodych i młodych małżeństw, co zauważyłem skrzętnie z życia w jedne. Dziękuję. Tak jest. Myślę, że nie ma tutaj się z czym nie zgodzić. Dziękujemy za ten głos. Ja chciałam też skomentować krótko ten pana głos na temat cen nieruchomości i właściwie przyznam, że ja nie posiadam wiedzy, w jakim zakresie władze centralne i lokalne mogą mieć wpływ na regulowanie cen nieruchomości oraz kosztów wynajmu. Niemniej wydaje mi się, że jest to jeden z rzeczywiście bardzo konkretnych i dużych elementów wpływających na decyzję rodziny. Nie wydaje mi się, że jestem pewna. Natomiast chciałam jeszcze wrócić do tego, że to, o czym mówiłam w kontekście tej zmienności i niepewności rzeczywistości, w której żyjemy, ona często wymaga dosyć szybkiego reagowania na pojawiające się nowe okoliczności. I ja myślę, że doceniając wszystkie te elementy, o których opowiadał pan, w zmianie mentalności samorządowców i tak dalej, ja myślę, że tutaj jakby taką ważną pracą do wykonania jest też otwarcie się na właśnie słuchanie i wspieranie inicjatyw oddolnych, bo często społeczności lokalne, zwłaszcza te, które już się zaktywizowały, są w stanie dużo szybciej zareagować na rodzące się potrzeby, w zależności, a będzie tych sytuacji coraz więcej. Więc wydaje mi się, że jest to ważny krok do wzięcia pod uwagę. Już tak patrzę na naszych ekspertów. Już nam dobiega czas, ale jeśli ktoś z państwa chce jeszcze dwa ostatnie słowa, to dobrze. To szanowni państwo, w takim razie bardzo serdecznie dziękuję za udział. Czas nieobłaganie dobiegł końca. Pozwolę sobie jeszcze w odwrotnej kolejności przedstawić Paweł Woliński, Krzysztof Szwarc, Michał Michalski, Elżbieta Łazarewicz-Wyrzykowska, Ania Siłaczuk, która razem ze mną, o tutaj siedzi, również duże brawa dla niej. Dziękujemy też panu Kamilowi Mrozowi, Instytutowi Rozwoju Miast i Regionów. Do zobaczenia.